nie rozumiał tego słowa valetudo, a termin brazylijski jiu-jitsu był się nieznany. Porównywano to do walk psów w klatce, tak? No było w czasach, kiedy to MMA mają naprawdę ciężką pracę, no nie? Myślę, że to całe środowisko MMA walczyło właśnie z filmem Lapkowskim. Byliśmy traktowani troszeczkę jako pariasi sportowi. Ale ile lat trzeba było poświęcić na to ciężkiej pracy, żeby ludzie zaczęli myśleć zupełnie innymi kategoriami? Jakubek, absolutnie postać, której nie da się pominąć, budując historię polskiego MMA. No Jakubek był mocny i co? No. Bolało. To jest jakby ten syndrom takich zawodników, że oni się za wcześnie urodzili, nie? Zróbcie głośny hałas, bicie brawa nie dla mnie, tylko dla mojego trenera Grzegorza Kruskiego. Dziękuję, trenerze. Zresztą to widać po późniejszych startach, że nie przebierałem. Brałem wszystko jak leci i całkiem źle mi szło.